Hej, hej kochani, witam was serdecznie tu wasza Aleksandra z, myślę, dobrym słowem na niedzielę trzy, trzy przesłania sobie zrobimy nie przygotowałam tutaj do wróżby wyboru żadnych obiektów więc po prostu wyciągnę za chwilkę jakieś trzy karty z przełożenia tu taro vice versa pokazała mi się trójka różdżek takiego oczekiwania przed świtem Oczekiwania na na co tak naprawdę? Hmm. Rycerz Mieczy. Na no jakieś przejście mam wrażenie od ciemności do, do tego światła. Ja tak mocno wyczuwam tę energię. Yy, kilka słów wstępu zanim sobie tę wróżbę wyboru zrobimy yy, z cyklu. Powiedz mi coś miłego, takie, takie, no jakieś dobre słowo. Yy. Przekaz na niedzielę, nie tylko na niedzielę. Może na jakiś najbliższy czas, w gruncie rzeczy bezterminowy. Ja tu widzę takie w tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tym świcie, w tym słońcu to słońce i też księżyc równocześnie tak jakby słońce było księżycem, a księżyc był słońcem. Takie czuję tutaj połączenie. Dwóch energii, to znaczy, yy, tak usłyszałam, ludzkości i boskości. Człowieka i, 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 i takiej tej energii emanacji boskiej. Dwa w jednym. Ten człowiek stoi przed takim zadaniem priorytetowym. Nie bez powodu wydaje mi się, że ta karta na najbliższe dni jakoś tak będzie emanowała yy, tą energetyką, rozprzestrzeniała się w czasie. To jest takie zadanie priorytetowe, ten człowiek podejmuje wewnętrzne zobowiązanie. Wiecie jakie? Takie zobowiązanie, którym kieruje dusza. Ważny cel. I tu um, zawsze jest powiedziane: odchodzi, odpływa, odpływa, bo tu mamy port, scenę portową. On czeka na nadpływający statek. Bądź yy, spogląda w dal, ten statek odpływa. I co tutaj odpływa? Odpływa jakaś tendencja do odkładania spraw na później Na później. Trójka jest liczbą kreacji, i mówi tu i teraz kreuj rób. Czyli co? No właśnie przezwyciężaj tę tendencję ludzką człowieczą, bo człowiek ma to do siebie, że no, z natury jest raczej bardziej leniwy niż pracowity. Bardziej. Yy... O ile, bo to jest taki tryb warunkowy właściwie, o ile coś nie spełnia jego oczekiwań, nie ma natychmiastowych efektów. Jeśli trzeba być wytrwałym, trzeba się napracować, bo tutaj mamy efekty długoterminowe. Tu pracujemy wytrwale nad czymś. Tutaj jest cierpliwość, wytrwałość, ale tu podejmuje się wewnętrzne zobowiązanie, to jest powiedziane tak. Tak. Pójdę za głosem duszy, zrobię sobie taki wewnętrzny rachunek sumienia, podejmę to wewnętrzne zobowiązanie, ale natychmiast, tu i teraz, zacznę tworzyć niezbędną przestrzeń i taką motywację do tego, żeby, żeby, żeby przezwyciężyć właśnie tę tendencję do odkładania na później, że nie dziś, tylko jutro, tak. Hmm. Tu jest też takie uleczanie ukrytych lęków. Zawsze ta karta mówi, wystarczy, że poprosisz o pomoc twórczej siły. To znaczy, siła twórcza to dla mnie zawsze jest ta siła najwyższa, tak? Jeżeli ktoś wierzy tutaj w Boga, to nie ma tu filozofii. Nie będę mówić, czym jest ta siła. Nie będę mówić, dlatego że nie chcę tutaj nikomu niczego narzucać. Po prostu. Natomiast m, widzicie, wypełnienie misji życiowej, yy, czyli ta wasza droga, to nie jest tylko ten cel taki końcowy do wykonania, tylko to jest w ogóle cała droga, którą trzeba, to jest ta cała droga, którą trzeba pokonać, żeby do tego celu dojść. I to jest yy, czasem. Czasem po prostu też taka rozwidlenie dróg, czyli widzicie, dochodzicie do jakiegoś punktu i musicie wybrać inną drogę. Czyli chodzi o to, że to dochodzenie do, czy to rozwidlenie dróg, tak to nazwijmy, jest równie ważne dla duszy jak ten sam cel, który jest na końcu do osiągnięcia. I tutaj, o co tutaj należałoby prosić swoje dobre anioły? Powiem Wam, że o taką motywację. Proście o motywację, która by była tutaj niezbędna, żebyście wykonali po prostu to wasze zadanie priorytetowe. Bo ta karta mówi priorytet, to tak jak przesyłka kurierska. Czy, czy jakiś list polecony. Priorytetowy. I to w dodatku taki, który ma taki stempelek też do odebrania, posterestante, Taki stempelek, który mówi. Priorytet. To jest ta czerwona lampka, taka, która się zapala i mówi tak: po pierwsze, cel, po drugie, wytrwałość. Bo tutaj konieczna jest wytrwałość. Tu jest coś rozłożone na etapy w czasie po prostu i, i ten czas musi być dobrze wykorzystany. Musi być dobrze wykorzystany. Nie odkłada, się go, nie odkłada się czegoś na później, żeby tego czasu nie marnować. Tak bardzo, bardzo ogólnie to jest takie przesłanie, jakby, no nie wiem, taka energetyka, chyba w której będziemy w ogóle wszyscy zanurzeni w najbliższych dniach. Tak po prostu mocno to czuję. Czym to będzie? Nie wiem. Tysiące ludzi to ogląda w tej chwili i dla każdego na pewno będzie to czymś innym. Musicie wejrzeć w swoją duszę, zapytać ją, czym to jest. I tę odpowiedź na pewno uzyskacie. Na pewno. Dobrze, teraz losowo wybiorę trzy jakieś przesłania i zobaczymy. To są karty wicewersa, więc jest zupełnie inaczej się tutaj tasuje. Obiekt numer jeden, tak to nazwijmy, bo nie wiem jak to nazwać. Po prostu będziecie wybierać, tylko uwaga, nie przyglądajcie się długo kartom, bo tu podświadomość czyli tak naprawdę ta taka intuicja od razu poprawnie wybierze. W związku z tym, yy, dla tych, którzy pierwszy raz na kanale to mówię, przede wszystkim, bo starzy bywalcy wiedzą, że wybieracie po prostu yy, od razu. Nie przyglądacie się, nie przyglądacie się szczegółom karty, tylko patrzycie i od razu wiecie, tak? No dobrze, no to numer jeden, numer dwa i numer trzy. Aha, patrzcie, i od razu wiecie, wybierajcie. No, ale przybliżę. Jeden, dwa. Ale jak zaczynacie uruchamiać swój umysł i się zastanawiać, to źle wybierzecie, od razu wam mówię. Trzy. Jeden, dwa, trzy. nie wiem dlaczego wam daję tak dużo czasu bo w zasadzie to dobra to jest pozycja prosta tu też mamy pozycję prostą i tu też mamy pozycję prostą ulżyło mi, bo przekaz będzie naprawdę dobry przekaz będzie naprawdę dobry we wszystkich trzech przypadkach widzę Mamy trzy pozycje proste. Dobra, jedyneczki. Żebym mnie pomyliła, to tak to położę. I wrócę do tego. Z jednej karty, bo tu więcej nie trzeba. A zresztą, jak byłoby więcej tych kart, a ten odczyt, to trwałby po prostu całymi godzinami. A jeszcze wiecie, jaką mam skłonność do analizowania, nie? jak się zacznę zagłębiać w szczegóły, dygresja do dygresji, a do tej dygresji jeszcze druga, trzecia, dziesiąta. No właśnie, zaczynam. Dobra, stop. Dobrze, dwie różdżki wybraliście kochani, czy tam dwie buławy, mamy tę kulę złotą, kulę takiego, kulę prawdy, to jest taka energia, która zawsze mówi o tym, że stoimy, właśnie to co było wcześniej, przed wyborem, dualizm, dwójki to dualizm, to jest zawsze kwestia, konieczności podjęcia jakiegoś wyboru i zdecydowanie tu przed jakimś wyborem stoicie to co dobre tutaj jest tej energii to najprawdopodobniej to mówię najprawdopodobniej bo pewności nigdy nie ma mówię że zawsze to są potencjały to jest to żeby nie żeby że najprawdopodobniej wy yy, będziecie tutaj yy, równoważyć właśnie w tej, w, tej, w, tej, w, tej, w tej energetyce swojej. Rozum i serce. Dwójka o tym mówi. To jest pozycja prosta, czyli powinno udać się zrównoważyć, połączyć te energie przeciwstawne w gruncie rzeczy, czyli będziecie opierać swoje czyny nie tylko na logice, ale i słuchać głosu serca. Uwaga, a jeśli tego nie robicie, to nawołanie jest do tego właśnie takie, żeby Słuchać głosu serca i jednocześnie kierować się też względami racjonalnymi. To trzeba zrównoważyć. Tu musi być pełna równowaga. Jest tu powiedziane dobrze wszystko, przemyśl, jedyneczko. I tutaj urucham rozum do tych przemyśleń. To jest jasne, ale uwaga: uwaga, wnioski końcowe. Końcowe. oprzyj na intuicji. Czyli na sercu. I dopiero wtedy wcielaj w życie pomysł, tak? Połączyć. Trzeba to połączyć. I zawsze wnioski mają się tutaj opierać na intuicji. W związku z tym, że tu mamy liczbę dwa, możesz to zrobić wspólnie z drugą osobą. Jest tu powiedziane, że rezultaty będą jeszcze lepsze, żeby tu nie działać w pojedynkę. Powstrzymaj się przed jakimś niszczeniem, burzeniem, dlatego że to jest taki czas, kiedy, kiedy po prostu. Czas cierpliwości i wybaczenia opowiem w ten sposób najprościej najprościej cierpliwość i wybaczenie. Jest tu kluczem, ewentualnie właśnie to harmonizowanie, wprowadzanie równowagi do swojego otoczenia, do swojego życia. Ta osoba, jaki to jest typ człowieka? Widać, widać od razu, że to jest osoba dość zdecydowana. Wprawdzie tutaj stoi przed jakimś wyborem, ale ona w pozycji prostej, uwaga, umie dokonywać wyboru, jak ona wygląda w pozycji odwróconej. Tu trzyma te dwie buławy, czyli nie wie, nie? Nie wie. A tutaj nie. Tu ma jedną buławę. Zauważ. Czyli ta osoba już się na coś zdecydowała. Yy, to jest ktoś, kto umie pokonywać przeszkody i przekraczać barierę. Ja sądzę, że tu mamy taką magię, która się w najbliższym czasie ma zadziać u ciebie. Czyli takie przejście między dwoma światami. Światem właśnie logiki, rozumu i światem tego serca, ale nie tylko tutaj zaczynacie mądrze dysponować swoją energią w pozycji prostej. To widać. To jest symbol nieba, duchowej nieśmiertelności. Tu jest kontakt z istotą najwyższą pokazany. Mamy tu wrażliwość, mamy silną emocjonalność. No i mamy dążenie do prawdy. Taką też wierność ideałom, co jedno zresztą dru z drugim się łączy. Tu mamy powiedziane w tej dwójce była w pozycji prostej to jest takie Twoje drugie ja, to znaczy, że czas najbliższy, który nadchodzi, jest po to, żeby umocnić Twoją uwagę, wiarę we własne siły, tak? Ten czas Cię tak troszkę przetestuje, bo sprawdzi, na ile jesteś odważny, odważna w działaniu. Mhm. I pamiętaj, że tutaj własne działania są, są najistotniejsze. Ale warto tutaj y, też y, skorzystać z pomocy drugiej osoby, czy to nawet nie pomocy, współpracować z drugą osobą. W tym dualizmie zawsze jest powiedziane, najwartościowsze są związki z drugą osobą. Tu nie powinniśmy działać w pojedynkę, to znaczy inicjatywę jakąś samodzielną wykazywać, natomiast próbować y, działać jeszcze z kimś, tak? Jeszcze działać z kimś. Y, co jeszcze? Ja myślę, że tutaj, kochani, trzeba ufać, bo to jest też taka energia zaufania czyli ufać, że jesteście na drodze właściwej. Od strony sił anielskich, od strony duchowej to tu zawsze dwójka Buław mówi o zachęcie do kontynuowania wędrówki. I tu macie powiedziane, że, ale uwaga, tryb warunkowy: o ile niedawno podjęliście jakąś decyzję, zdecydowaliście się na wprowadzenie w swoim życiu jakichś zmian pozytywnych, to jest to rezultat współpracy z tymi siłami anielskimi. Tu mamy dwójkę. A jeśli nie, to poproś o pomoc tu i teraz, żeby ci te siły duchowe udzieliły wskazówek po prostu żeby tu wdrożyć do swojego życia jakieś ulepszenia być, być może nie, jesteś tutaj w takim dualizmie i nie wiesz czego chcesz to, tu masz powiedziane że te siły duchowe kochają cię bezwarunkowo dwójka zawsze mówi o tym że mamy tutaj to połączenie połączenie z siłą ducha i i to jest taka forma czystej miłości, właśnie tu pokazana w tym, w tej złotej kuli. I tu jest powiedziane: jesteś na właściwej drodze do szczęścia, jesteś na tej właściwej drodze. Jesteś. I tutaj dostaniesz taki klucz. Niejedna brama możliwości tutaj może się otworzyć. Ale to, co jest tu właśnie istotne, bardzo ważny w tej całej sytuacji, może nawet najistotniejszy, będzie właśnie głos serca. Głos serca będzie najważniejszy. No dobra, to teraz co? Dwójeczki. Mówiłam, że nie będzie za długo, bo, bo nie musi być. Dwójeczki, czyli nasze anioły. Tu mamy kartę umiarkowania, która jest połączeniem i Yang, sił duchowych i sił materialnych. Przeciwstawnych energii, często mamy tutaj uzdrowienie w ogóle czegokolwiek, bo to jest energia uzdrowieńcza. Tu akurat kobieta, Anioł, jest pokazana, i ona tutaj, mam wrażenie, nie przelewa z pustego w próżne. Z pustego w próżne to się często przelewa w karcie gwiazdy. Tak z mojego doświadczenia wynika, z pracy z kartami. Natomiast w umiarkowaniu, w dodatku pięknie, bo w pozycji prostej, mamy tutaj to, co Chińczycy sobie najbardziej cenią: cnotę cierpliwości, upływającego czasu, który zawsze generalnie działa na naszą korzyść, bo modyfikuje i wprowadza równowagę do naszego życia. Ona tu stoi na tle jeszcze takiej góry, widzicie? Stożkowatej. Z jaki ostrosłu właściwie, a nie stożek. Wygląda jak piramida. I tu mamy taką yy, pełną równowagę, bo umiarkowanie mówi o dochodzeniu do równowagi i do zdrowia. Czegokolwiek by Twoja sytuacja nie dotyczyła. To jest bardzo piękna energia. Bardzo piękna energia. Ja bardzo lubię tę kartę. Gdybym miała wybrać kartę tarota, y, taką, którą najbardziej lubię, to chyba właśnie tę bym wybra wybrała. To jest taka y, diamentowa ścieżka w buddyzmie albo ewentualnie y, taki, nie wiem jak to określić, taki złoty środek, taka, wiecie, y, zasada, która. Y, Prowadza ład, porządek, ale jednocześnie jest takim y, bezczasem, jak dla mnie. Czyli jest nicością i wszystkim. Tu jest wszystko i nic. Tu, tu jest po prostu jak stworzenie świata. Nie? Energia uzdrowieńcza. Bardzo lubię tę energię, bo ona mówi o tym, że y, tylko umiar i cierpliwość i jakieś, jakaś też wstrzemięźliwość to prowadza do osiągnięcia stanu równowagi wewnętrznej. Jeżeli nie masz w sobie tej równowagi, uwaga dwójko, bo może nie masz, to ta karta mówi, że na tu i teraz jesteś w czasie wahań i wątpliwości. Mamy tu ten dualizm, te dwa kielichy emocji i uczuć. Dwa kielichy emocji i uczuć. Na takim planie y, materialnym są tu często osoby pogubione. Może tak się dwójka teraz czuje. Że brakuje Ci równowagi w życiu, że masz więcej pytań niż odpowiedzi, że są wahania i wątpliwości, ale to jest powiedziane i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, dlatego że jakieś oczekiwanie na coś macie skłonić do przewartościowań, do wyszlifowania w sobie takiej cnoty harmonii. I po prostu te wątpliwości znikną. Tu widać, te wątpliwości znikną. To jest taka ceremonia tu pokazana przywoływania i wzmacniania rzeczowych sił, dlatego że widocznie to, co Ci najbardziej jest teraz potrzebne, to równowaga wstrzemięźliwość w jakichś ocenach, w wypowiedziach i to, co ci jest potrzebne, to wprowadzenie takiej spokojnej atmosfery, panowanie nad emocjami tutaj niezależnie od sytuacji. I to jest takie zachowanie zimnej krwi. Ta osoba, no tu anioł akurat, tak? Tu jest, tu jest taka zimna krew, obiektywizm i Szacunek, po prostu szacunek. Zawsze dla szamana, dla uzdrowiciela, to wiecie, jaka to jest energia? Wypada mi zawsze na to, żeby zadbać tu o tę harmonię między duchem a materią. Czyli zawsze to jest taki sygnał, taka czerwona lampka. Się zapala, że w tym momencie czegoś jest tutaj. Za mało albo za dużo. Mamy przewagę czegoś nad czymś, i trzeba wtedy tutaj y, się zastanowić, czy rzeczywiście mam tę równowagę między duchem a materią. Ale tutaj jest pozycja prosta, więc wszystko wskazywałoby na to, że y, ta równowaga wewnętrzna będzie Wam dana. Jeśli jej teraz nie macie i poszukujecie, będzie Wam dana. Y, tutaj, y, gdyby była pozycja odwrócona, miałabym spore wątpliwości. W pozycji prostej. Zawsze jest pokazane takie, wiecie, wychodzenie z nietrwałości i zmienności i z jakiejś ulotności chwili. Tu nie, tu jest powiedziane, będzie stabilnie. To, co wydaje ci się ulotne, teraz jakiś taki wahasz się, coś wydaje ci się nietrwałe, nie przejmuj się. To się ustabilizuje. Nie wiem o co chodzi. W każdym razie masz powiedziane, to się ustabilizuje, dlatego że. Uda się znaleźć dzięki cierpliwości jakiś złoty środek, który połączy przeciwieństwa. Albo energię męską i żeńską, albo dwa, dwie przeciwstawne opinie, albo dwa różne życiowe cele, albo właśnie ducha i materię. No jakkolwiek, tu opcji jest wiele. Uda się to pogodzić. Tu jest powiedziane... Nie odrzucaj swoich emocji mimo wszystko. Doceń te emocje, które masz. I te pozytywne i te negatywne, bo to zawsze mamy dualizm, pozytyw i negatyw. Ale się też tymi emocjami nie zachłystuj. A tu jest woda w tych kielichach. Można za dużo wypić i się zachłysnąć. Czyli w gruncie rzeczy. Tutaj jest zapowiedź no najogólniej jakiejś takiej yy, no równowagi życiowej po prostu. I tyle właściwie, nie? Równowagi życiowej. Ta karta mówi też, yy, przy tym przelewaniu tej wody uruchamia się taki dźwięk, jak wyobraź sobie yy, nie szum strumyka, tylko yy, jeśli sobie nie potrafisz wyobrazić, to weź sobie dwa kielichy czy jakieś tam inne pojemniki, zacznij przelewać tę wodę <laughs> i wsłuchaj się w dźwięk tego przelewania. To jest taka energia dźwięku, tu pokazana przy tym przelewaniu. I ta karta w takim sensie duchowym, w tej odsłonie ducha mówi, zawsze zwracaj uwagę na dźwięki. Na dźwięki, na dźwięk. Dzięki dźwiękom możesz tutaj podnieść swoją częstotliwość. W najbliższym czasie prawdopodobnie zwiększy się Twoja wrażliwość na dźwięk. Być może nawet tutaj usłyszysz głosy aniołów niewykluczone. Osoby bardziej wrażliwe często słyszą. Ta karta często mi też pokazuje, jak badam takie te. Taki profil duchowy robię komuś, to wiem. Jeśli ta karta wypada w profilu duchowym, to wiem, że ta osoba słyszy głosy różne. Głosy anielskie, głosy swoich przewodników duchowych, swoich przodków, różnie, bardzo różnie. Tu jest pokazana, jest jakaś muzyka, muzyka, która ci się podoba. I to jest ulubiony ton i poziom tej głośności. I tutaj ta karta zawsze mówi ten anioł: Ja ciebie proszę żebyś dostroił się, dostroiła się jeszcze dokładniej. bo tu ma być ta pełna taka równowaga, nie? Po co, żeby zyskać taką naprawdę wyraźną świadomość, wszystkiego, co słyszy się w swoim wnętrzu i w swoim otoczeniu. Słyszymy tutaj, Robicie serca swoje, ale słyszymy też to tętno świata, tego co jest wokół drugiego człowieka. Jakkolwiek. Tutaj różne dźwięki mogą się ze sobą zlewać, bo tu mamy połączenie, zharmonizowanie. Zawsze ta karta mówi też o takiej prośbie, wiecie, od strony duchowej. Żebyś szanował swoją otwartość, bo to wylewanie, też często no, z tych, przy, przez te kielichy uczuć, z jednego do drugiego, tu są dwa kielichy, czyli to jest miłość, też tu pokazana, po prostu. To jest wysoki poziom wrażliwości, który możesz osiągnąć, albo który już masz i masz taką prośbę, żeby szanować to, szanować swoją otwartość. W ogóle otwierać się, bo to jest prawdziwy dar. Twoja otwartość i twoja wrażliwość jest prawdziwym darem. Ufaj uczuciom zawsze, bo te dwa kielichy mówią o miłości, takiej właściwie bezwarunkowej. Hmm. Traktować to jako dar, na pewno. No i teraz trzecia, czyli. też pozycja prosta, czyli tutaj mamy y, energię kochanków, ale to jest y, jakiś rozstaj y, dróg, czy decyzja to podjęcia. Tutaj są dwie osoby, jasność i ciemność. Akurat ta energia y, żeńska pokazana jest w jasności, w świetle, w kolorze białym, a męska, no dość ciekawie, bo ciemniejsza y, taka, Ciemniejsza strona mocy, tak, tak widać. Tu aż jest taki gorejący krzewczy drzewo. I ta ciemność w dodatku ma jeszcze nałożoną maskę, nie? Anioł temu, anioł temu błogosławi, to znaczy, że yy, chroni tutaj jakiś świat lustrzany, świat tego odbicia, możliwości przeglądania się tej jednej energii w drugiej. One się dopełniają, są przeciwstawne. Są dla siebie taką też tarczą ochronną, jedno dla drugiego. Mówią o wielkim przywiązaniu do siebie siebie do siebie. Tu widać w tym uścisku yy, dłoni: biel i czerń Yin i yang. W ogólnym znaczeniu tu mamy taką zjednoczenie pary jakiejś w pasji wspólnej albo we wspólnym celu. Wspólny cel może być tutaj albo miłością, albo fascynacją drugą osobą. Może być nowym związkiem, ale może być też po prostu współpracą, bo tutaj naprawdę Dużo rzeczy to jest, to jest energia bliźniąt, więc tutaj dużo rzeczy robi się razem, to jest praca zespołowa. Tak zresztą powinno się tu działać, o ile się nie działa. Tu mamy w energii duchowej pokazany taki anielski rytuał przywoływania miłości. To znaczy, że Mamy tutaj taki, taką gwarancję, bo to jest pozycja prosta, czyli zdecydowanie mam, macie tutaj pokazaną taką gwarancję poprawy relacji, poprawy atmosfery w związkach już istniejących. Ewentualnie macie gwarancję, że tu nadchodzi taki, taki czas, Odnajdywania pasji swojego życia, o ile nie została jeszcze znaleziona. A jeśli została znaleziona, to tutaj jest powiedziane, hmm, będziecie w tej pasji życia zanurzeni i najprawdopodobniej nie sami, tylko hmm, z kimś, bo to jest energia współpracy, współdziałania. Tutaj nie jesteśmy sami, bo tutaj jest zdolność hmm, do kontaktu z drugim człowiekiem. Ale też do kontaktu z, tomy, z tą siłą yy, wyższą, z opieką. Stałość przekonań się tu pokazuje pokazuje się więcej mądrości, pokazuje się yy, taka duchowa nieśmiertelność i niezwykła szybkość regeneracji sił. Jeżeli się czuliście źle, albo te relacje jakoś kulały, to tutaj jest zapowiedź. Uzdrowienia. Uzdrowienia siebie i innych, też przy okazji, bo ta osoba, uzdrawiając siebie, uzdrawia tę drugą, i na odwrót, mamy tu lustrzane odbicie tych dwóch światów przeciwstawnych. Uda się to pogodzić, też mamy tutaj harmonię. Zobaczcie, jak wszystkie te energie do tej pory były podobne. Tu mamy dwa, dwójkę, dualizm. Tu mamy w umiarkowaniu dwa kielichy, dualizm, a tu mamy w kochankach też dualizm. Wszystkie karty mówią o jakimś. Albo rozdrożu życia, albo konieczności podjęcia decyzji i w ostatecznym rachunku doprowadzenia do równowagi i do jakiejś zgody, pojednania. Wszystkie trzy energie w zasadzie pokazywały to samo. Ta tutaj dodatkowo pokazuje odrodzenie się w, taki, w takim świecie miłości. Tak? Bo tu mamy taką też yy, namiętność tego zjednoczenia, ale nie musi chodzić o namiętność zjednoczenia w kontekście ciała. Oczywiście może, ale namiętność zjednoczenia dwojga ludzi, w kontekście wiecie czego, ducha, też w jakiejś wspólnej pasji, po prostu tu z, z innymi ludźmi świetnie się współpracuje, też na takim planie yy, profesjonalnym, zawodowym. Wzrasta tu energia kundalini. Więc jest zapowiedź, tak naprawdę, czystości intencji. Jeśli masz wątpliwości, czy intencje tej drugiej osoby są czyste, pozycja prosta mówi, że tak, bo tu mówimy o tych wymiarach ducha. Na to jest to czytanie, mówię od razu. I, i szczerość uczuć. Pokazany jest tu pierwotny las. Pierwotny las, który tak naprawdę składa się tutaj z dwóch drzewek. Drzewo wiadomości dobrego i złego, wokół którego oplata się wąż, i krzew gorejący. To jest źródło sił w, w energiach matki natury, połączenie tych dwóch. Radę masz taką, żeby dokonać wyboru na tak zwanych dniach, bo i tak nie uda ci się tego wyboru uniknąć. Powiedziane jest tak, dokonaj tego wyboru, przyjmij na siebie odpowiedzialność za tę podjętą decyzję i jeśli będziesz kierować się sercem, nie popełnisz błędu. Więc bardzo podobne czytanie do jedynek i dwójek, bo... Też tutaj wcześniej była mowa o tym, właśnie kierowaniu się sercem. Mam wrażenie, że ono będzie najistotniejsze. Tu jest powiedziane: jeśli będziesz kierować się sercem, nie popełnisz błędu. To jest dostrzeżenie tego też, czego do tej pory się nie widziało. Tu mamy właśnie tę energię rozświetlającą. Ta siła anielska sprzyja właśnie dostrzeżeniu tego, czego wcześniej nie widzieliście w sobie samym, w partnerze. Ewentualnie ty jakiejś dualistycznej, w jakiejś takiej podwójności życia, w której się być może ostatnio znaleźliście, tak? I tutaj jest powiedziane: zrób taką przymiarkę. Tu jesteś tu taką osobą w nagości, w obnażeniu, bo te osoby nie są ubrane. Więc należałoby zrobić taką przymiarkę, czyli przymierzyć jakąś odzież. Ale tą odzieżą ma być przyszłość. Jest powiedziane, przymierz przyszłość. Kiedy tu docierasz do jakiegoś rozwidlenia dróg i nie możesz zdecydować, którą drogą masz iść, czy wybrać, zawsze tutaj możesz przymierzyć przyszłość. Właśnie podobnie tak, jak przymierzasz ubranie. No, bo zanim kupisz jakieś ubranie, to je przymierzasz, prawda? I w ten sposób, tu masz powiedziane, możesz wybrać hmm, tę opcję, która wydaje ci się najlepsza. Tylko pamiętaj, że tą najlepszą opcją jest ta, którą podpowiada ci Twoje serce. Natomiast zawsze warto tutaj po, przed podjęciem decyzji zamknąć oczy i sobie te wszystkie alternatywy możliwe. Wyobrazić alternatywy, jakie masz łącznie z brakiem decyzji przed sobą. Jedną z alternatyw jest również, uwaga, uwaga, brak decyzji. Brak. I sobie wyobraź konsekwencje wszystkich tych alternatyw. Wszystkich możliwych, które ci przyjdą do głowy. I zauważ reakcję swojego ciała. Obserwuj reakcję swojego ciała. Przy. Zastanawianiu się nad każdą z tych alternatyw wyboru, obserwuj reakcję ciała, jak Twoje ciało reaguje, przy której się spinasz, przy której czujesz jakiś ból, udrękę, przy której czujesz jakąś radość, nadzieję, przy której z tych opcji, co czujesz, jak zachowuje się Twoje ciało. Co czujesz w głębi ducha i to, co czujesz, czy nie jest na przykład efektem wymówek, nie? Że, albo strachu Twojego lęku przed czymś. Może się boisz, akurat wybrać te opcje i dlatego Twoje ciało reaguje spinaniem się, strachem. Co ci pomoże w, od, w tym dokonaniu właściwego wyboru? Um, uczciwe przyznanie się do swoich uczuć. Po prostu, i teraz, jeżeli y, uczciwie się przed sobą samym przyznasz do tych swoich uczuć i podążysz tutaj za, za głosem serca, a nie głowem, bo tutaj zdecydowanie jest to pokazane ten głos serca, to możesz bezpiecznie tę decyzję podjąć i zacząć ją realizować. To wszystko. Więc w tym całym dualizmie, który nam tutaj wypadł, jest taki rys dochodzenia do równowagi, W związku z tym kierujcie się głosem serca, bo ono będzie najważniejsze. Taki tu mamy przekaz, tak naprawdę wspólny dla wszystkich tych trzech energii. Tyle dobrego, kochani. Myślę, że bardzo dobrego. Trzymajcie się, Pa.